Nie za bardzo wiem, od czego zacząć, choć specjalnie przeczytałem kilkadziesiąt takich historii. Z tego, co się zorientowałem w temacie, w mojej sytuacji nawet najbujniejsze wygładzone kłamstwo nie zapewni mi tego, co sama szorstka prawda. Daruję sobie wmawianie w was, że to wszystko prawda. Daruję sobie też te wszystkie ozdobniki, jakie mogłyby zasugerować wam, że kłamie. To, co przeczytacie, jest zapisem moich własnych słów, nagranych specjalnie po to, by je spisać. Starałem się ująć to wszystko tak, byście czytając dotrwali do końca tego tekstu. Zależy mi na tym. Czemu? Bo gdy skończycie czytać, staniemy się sobie bliżsi niż jacykolwiek inni ludzie na świecie. Mam 45 lat, ale geneza tego wszystkiego ukrywa się w czeluściach przeszłości. W roku 1973, gdy miałem 7 wiosen. PRL trzymał się jeszcze całkiem nieźle. Ludzie dopiero dojrzewali do buntu przeciwko władzy, ale nas to nie obchodziło. Ja i moi koledzy z podwórka byliśmy zgraną paczką. Trzy piaskownice, metalowa huśtawka, wyasfaltowany placyk służący nam za boisko. To nawet zabawne. Graliśmy akurat tam, gdzie było najbardziej nierówno i najłatwiej było sobie zedrzeć kolana. Ale jaką mieliśmy z tego uciechę? I obowiązkowy trzepak. To wszystko wystarczyło nam w zupełności. To było nasze królestwo, w którym byliśmy rycerzami. Miasto, którego broniliśmy jako milicjanci. I preria, po której galopowaliśmy jak postać z bonanzy. Tak jak dziś, tak i wtedy co jakiś czas panowały bziki na różnego rodzaju zabawki i gadżety. Wtedy jeszcze często importowane przez krewnych z NRD lub po prostu z Peweksu. Raz były to klocki, innym razem resoraki. W sklepach nazywano je Matchbox, ale myśmy wiedzieli swoje. Jeszcze niedawno dzieci podobnie wariowały na punkcie kapsli z chipsów, pistoletów na plastikowe kulki czy naklejek z piłkarzami. Owego pamiętnego lata 1973 ojciec Marka Kowalesiuka przywiózł z kontraktu duży worek szklanych kulek. Marek nauczył się od niego gry w kulki i tak przygotowany wyszedł do nas na podwórko. Wymienił lwią część swojego prezentu za resoraki, naklejki, finkę i dwie puszki po perfumach. I tylko ja zostałem bez kulek. Wtedy w naszym domu był trudny okres. Mój wujek brał udział w protestach grudnia 70., przez co ojciec i matka systematycznie pozbawieni byli premii. Dopiero wychodziliśmy na prostą, przez co nie miałem wielu rzeczy na wymianę. Tak naprawdę, jak teraz o tym myślę, nie miałem niczego, co mogłoby wtedy zainteresować moich kolegów. Pamiętam, z jaką wściekłością przyjąłem ich odmowę podzielania się ze mną kulkami. Krzyczałem na nich, wypominałem te wszystkie razy, gdy ja się z nimi dzieliłem. Odwoływałem się do ich lojalności i współczucia. Nic nie pomagało. I niepyszny wróciłem do domu parę minut po wyjściu młodego Kowalesiuka. Wiecie, wtedy byłem pewien, że gdybym miał kulkę na rozdanie i zbijacza, ograłbym ich wszystkich. Po prostu wiedziałem, że mając dwie szklane kulki, w ciągu jednego dnia zdobędę je wszystkie. Niemal słyszałem ich prośby o podzielenie się skarbem, którego do niedawna sami bronili. To było to samo uczucie, które pojawia się zawsze, gdy człowiek ma świadomość, że wielka okazja przechodzi mu koło nosa. Parszywa sprawa. Wiecie o tym, prawda? Każdy choć raz w życiu odczuł coś takiego. Tamtego dnia, teraz pamiętam, że to był 17 czerwca, przez 2 godziny siedziałem obrażony na cały świat we wspólnym pokoju. Moim i mojej 5-letniej wtedy siostry Marty. Mruczałem tylko pod nosem, że jeszcze mnie popamiętają. I co jakiś czas rzucałem nienawistne spojrzenia na okno wychodzące na podwórko. Mogłem sobie na to pozwolić, bo rodzice wyszli z Martą do parku na spacer. Miesiąc wcześniej z wielkimi oporami dali mi swoje pierwsze w życiu własne klucze i mogłem wracać do domu, kiedy tylko chciałem. Gdy tak złorzeczyłem i wyzłośliwiałem się w pustym mieszkaniu, w oko wpadła mi lalka siostry, Dorotka. Ta sama, którą dostała od naszego dziadka 2 lata wcześniej.
Pamiętam, że mówił wtedy, że kupił ją od chyba ostatniego cygańskiego taboru. PRL odebrał im prawo do tułaczki i zmusił do wegetacji w najgorszych poniemieckich ruderach. Ach, ta cudna akcja produktywizacyjna. Zachwycał się swego czasu kolega mojego taty, zaopatrzony w system komunistyczny i historię jego sukcesów. Ci cyganie, u których dziadek robił zakupy, mieli być ostatnimi wolnymi. Wtedy, gdy dawał jej lalkę, wiedziałem go po raz ostatni. Dziś wiem, że umarł na zawał tydzień później. Lalka była szmaciana, ubrana w sukienkę z zasłony, ale głowę miała porcelanową z osadzonymi w jakiś dziwny sposób oczami, będącymi wyraźnie osobną całością. Z jednego oka zaczynała złuszczać się farba. To właśnie ten drobiazg zwrócił wtedy moją uwagę. Przysięgam, że do dziś dnia nie wiem, jak to było zrobione, że dwie szklane kulki pomalowane tylko na biało z dorysowaną tęczówką i źrenicą trzymały się w środku porcelanowego, zbyt luźnego oczodołu. Po prostu tam były. Sam nie wiem, z bezrozumnej chęci wyładowania się czy z dziecięcej ciekawości, podważyłem jej oczy nożem do masła z kuchni. Wiecie, takim tępym nożykiem, który zawsze leży w zasięgu rąk dziecka, bo przecież nie da się nim zrobić sobie żadnej krzywdy. Operacja przebiegła czysto i szybko, a złuszczająca się jeszcze bardziej, zapewne pod wpływem moich operacji z nożem, farba odsłoniła dla mnie cudowną prawdę. Oto oboje oczu Dorotki okazały się szklanymi, czerwonymi kulami. Możecie sobie wyobrazić szczęście 7-letniego podlotka, gdy trafiła mu się taka gratka? Resztę dnia spędziłem na dworze, ogrywając z kulek moich wtedy już byłych, jak się okazało, kolegów. Ani przez chwilę mi nie przeszło, że mogłem zrobić coś złego. Dopiero w domu, gdy usłyszałem płacz siostry, zrozumiałem, że popsułem jej ukochaną zabawkę. Mała nie potrafiła się pogodzić z faktem, że ktoś zrobił bubu lali i darła się w niebogłosy. Rzecz jasna, nie przyznałem się do zniszczenia zabawki. Nie chciałem operować ojcowskim pasem. Rodzice założyli, że lalka spadła z łóżka i to wstrząs odebrał jej oczy, a ślepy los pchnął je pod jakiś mebel. Mi się upiekło, a Marta przestała płakać dopiero po 22. Tej samej nocy umarła. To ja rano znalazłem jej ciało rozciągnięte wzdłuż progu naszego pokoju. Wiecie, że dzieci mogą umrzeć, prawda? Niemowlaki potrafią zadławić się własnym językiem. Trochę starsze dzieci umierają czasem od zbyt gwałtownego rozcięcia zębów, a moja siostra umarła od uderzenia w głowę. Tak powiedział lekarz, który rano pojawił się w naszym domu. Pamiętam, że dziwił się jeszcze, bo urazy, jakich doznała Marta, wskazywały na to, że upadła głową w dół, jakby ktoś podniósł ją za nóżkę i po prostu upuścił. No ale wiadomo, z dziećmi nigdy nic nie wiadomo. Mała chciała zapewne sięgnąć po coś. Stanęła na krawędzi łóżka i upadła, skręcając sobie kark. Wszystko musiało odbyć się w ciszy, bo ani ja, ani rodzice się nie obudziliśmy. Chociaż głos płaczącego dziecka w blokach niesie się czasem przez 2-3 klatki i po kilka pięter. Jeszcze tego samego dnia, gdy już zabrali jej ciało, mój ojciec wyniósł na śmietnik wszystkie jej rzeczy i zabawki, nie wyłączając łóżka, z którego upadek ją zabił. Tata był prostym robotnikiem. Tak radził sobie ze stratą. Udawał, że ten, kogo stracił, nigdy nie istniał, a mama się na to godziła. Ten los nie ominął i bezokiej Dorotki. Została spakowana w karton z ubraniami i kilkoma innymi szmaciankami i przygotowana do wyniesienia, gdy nikt nie patrzył. Do tego samego kartonu wrzuciłem kulki, które wyrwałem z jej oczodołów. Nie wiem, czemu to zrobiłem. Być może to był mój sposób na pożegnanie. A może chciałem tym gestem przeprosić małą. Naprawdę, dziś nie umiem powiedzieć, o co mi wtedy chodziło. Tego samego dnia patrzyłem, jak śmieciarka wywiozła wszystkie pamiątki po Martusi. Dorotka wróciła rok później. Gdy wracałem do domu ze szkoły, leżała pod drzwiami naszej klatki schodowej. Tak po prostu. Leżała sobie twarzą w dół. Bałem się jej.
była niemym wspomnieniem śmierci mojej siostry, ale jakoś się przemogłem i podniosłem ją. Oboje oczu, choć już nie pomalowanych żadną farbą, miała na swoich miejscach. Tak jak poprzednio, między oczodołami a szkłem jej tworzącym była spora szpara i nie mam bladego pojęcia, jak one trzymały się w środku. Pamiętam, że chciałem ich dotknąć, sprawdzić, czy poczuję pod palcami zimne szkło, czy może raczej ciepło żywej istoty. Zszokowany własnymi myślami upuściłem ją. Zastanawiałem się wtedy, czy takie pomysły, że lalka może żyć, były efektem ciągłych kłótni rodziców i tego, że mama płakała nocami. Byłem jednak za młody, by roztrząsać takie sprawy. Kopnąłem Dorotkę jak najdalej od drzwi i wbiegłem do domu, marząc o tym, by o niej zapomnieć. Nad ranem znalazłem mamę. Nadal mieszkałem w pokoju, który wcześniej zajmowaliśmy z siostrą, choć rodzice przenieśli się do tego bliżej drzwi wejściowych i mojego łóżka. Chyba chcieli mieć mnie na oku. Tak jak za jej życia, co wieczór drzwi na klamkę zamykał mój ojciec osobiście. Tak jak kiedyś, co rano sam otwierałem sobie drzwi, żeby biec obudzić rodziców. Wtedy tamtego dnia nie pobiegłem. Drogę do pokoju rodziców, do którego mogłem dostać się tylko idąc przed pokojem w stronę drzwi wejściowych, zajmowały białe jak śnieg zwłoki kobiety, która 8 lat wcześniej mnie urodziła. Jej zwłoki i olbrzymia, to pamiętam aż za dobrze, kałuża krwi w kształcie nerki. Nie umiem dziś powiedzieć, czy to ten widok odebrał mi zdolność ruchu, czy raczej była to para szklanych, czerwonych kulek patrzących na mnie z porcelanowej twarzy lalki, opartej o ścianę przy drzwiach do pokoju rodziców, w taki sposób, że wyglądała jakby siedziała. Stałem tam i gapiłem się w te cholerne kulki. Znam lepsze słowo na ich określenie, ale nie chcę, by moja historia zniknęła z sieci. Myślałem tylko o jednym. Żeby ojciec nie obudził się tego dnia sam. Nie chciałem, by zobaczył Dorotkę. W końcu przełamałem blokadę, która odcięła mój umysł od ciała. Przeskoczyłem w węższym miejscu nad kałużą krwi. Nie wyobrażacie sobie nawet, jak pachnie taka ilość posoki naraz. Źle zrobiłem, że w czasie skoku nabrałem nosem powietrza do płuc. Do dziś czuję, jakbym miał je całe pokryte rdzą, gdy o tym myślę. Chwyciłem lalkę za blond włosy i niewiele myśląc, parowałem do kuchni. Było lato. Okno było otwarte, a tuż za nim było wejście do wsypu na śmieci, którym wynoszono pełne kubły. Wiecznie był tam bajzel i nikt nie zdziwiłby się, gdyby pojawiło się tam jeszcze więcej klamotów. Dla niektórych wynoszenie śmieci aż do klapy wsypu będącego aż na klatce schodowej było zbyt trudne i skracali sobie ten nieprzyjemny obowiązek, wrzucając pełne worki z okien. Dlatego nie namyślałem się wiele. Cisnąłem upiorną, ale zaskakująco czystą jak na rok nieobecności w domu szmaciankę i słuchałem, jak gruchnęła na kartony 3 piętra niżej. Dopiero potem pobiegłem obudzić ojca. Milicja i pogotowie stwierdzili jednogłośnie: samobójstwo z powodu utraty córki. Wbrew temu, co się teraz mówi, w PRL też żyli ludzie. W ciągu jednego dnia ojciec dostał pozwolenie na przeprowadzkę i transport na drugi koniec kraju, do swojego brata, a mojego wujka. Wyprowadziliśmy się z 4 walizkami ubrań. Nigdy nie wróciliśmy po nasze meble czy resztę rzeczy. Ojciec wolał udawać, że tamtego życia nigdy nie było. Ja miałem tylko nadzieję, że Dorotka została w tamtym mieszkaniu. Płonne były te moje nadzieje. W 1984, wracając ze szkoły z Anią, znów ją zobaczyłem. Leżała na ulicy obok kartonowych pudeł, udających na tamtej ulicy kosze na śmieci. Tuż obok jej gałkankowej nóżki leżał gołąb z odgryzioną głową. Dziś myślę, że krew tego ptaka nie chciała jej dotknąć. Zupełnie jakby wszystko, co związane z życiem, odrzucało samą możliwość kontaktu z tym cholerstwem. Podobnie reagują ludzie, widząc kaleki z widocznymi ułomnościami.
Ze świecą w ręku szukać kogoś, kto ośmieli się dotknąć kikuta, nawet przez ubranie. To takie nienaturalne, pomyśli każdy, kto znajdzie się w takiej paskudnej sytuacji, prawda? Zresztą, nieważne. To nie zmienia prostego faktu, że ona tam leżała. Leżała na cholernym chodniku, na drugim końcu kraju, gdzie nie miała prawa być, bo przecież została w mieście, w którym pochowaliśmy mamę i Martę. Jak więc było to możliwe? To nie było możliwe, ale działo się na moich oczach. Ania, wtedy moja sympatia, pierwsza i zapewne ostatnia, nie mogła nie zauważyć, że zmartwiałem na środku chodnika. Z tego, co mi potem mówiła, bo mój mózg zignorował najwyraźniej jej słowa, zażartowała wtedy, czy aby nie wdepnąłem w psią kupę. Dobry Boże, jak ja chciałbym, żeby tak właśnie było. Żeby te cholerne czerwone kulki nie patrzyły na mnie i żeby to wszystko było tylko moim chorym wymysłem. Niestety, było inaczej. Potem w jej domu wyjaśniłem jej wszystko. Opowiedziałem o tym, jak umarła moja matka i siostra. Przyznałem się też jej pierwszej, że to ja zepsułem Dorotkę. Nie powiedziałem jej tylko jednego, że naprawdę wierzę, że ta lalka mnie prześladuje. Nie powiedziałem jej tego, ale i tak się domyśliła. Dała mi wtedy całusa, takiego słodkiego, koleżeńskiego całusa w policzek, jaki dziewczyny w podstawówkach dają kujonom, którzy wyznają im cichcę miłość. Widywałem takie sceny, bo mieszkaliśmy wtedy bardzo blisko podstawówki imienia Janka Krasickiego. Powiedziała, że to we mnie właśnie kocha. To, że zawsze będę dzieckiem. To był pierwszy i jedyny raz, gdy wyznała mi miłość. Zrobiła to, jak mi się wydaje, żeby podnieść mnie na duchu. Żebym nie czuł się tak parszywie. Tak o tym myślałem, gdy wychodziłem z jej bramy i szedłem w stronę swojego bloku. Mieszkałem niecałe 30 metrów dalej, w innym wielkopłytowcu. Następnego dnia Dorotka leżała pod schodami prowadzącymi do klatki, w której mieszkała Ania. Widziałem ją. Słońce odbijało się od szkła zastępującego jej oczy. Widziałem ją, ale nic nie zrobiłem. Nie chciałem nic robić. Zbyt paraliżował mnie strach i wstyd, bo tylko to trwało we mnie, gdy patrzyłem na tą przeklętą porcelanową głowę z blond kłakami. Następnego dnia Ania już nie żyła. Samobójstwo, skok z okna. Tak po prostu, jakby była to codzienność. Milicja rzecz jasna mnie przesłuchała, ale chyba nie wpadli na to, by powiązać 3 tajemnicze zgony z moją osobą. Zwłaszcza, że w normalnych okolicznościach nic by ich nie łączyło. Wiecie, widziałem jej ciało. Widziałem je, bo je znalazłem. Znów. Stałem wcześniej, tuż przed świtem, bo chciałem sprawdzić, co u Ani, upewnić się, że moje tchórzostwo niczego nie spieprzyło. Leżała tuż pod swoim własnym oknem, choć dzieliło ją od tego 9 pięter. W oku głowy miała aureolę z krwi i czegoś szarego, co z trudem zidentyfikowałem jako mózg. Musiało wypłynąć przez uszy i nos, bo nadal widać było zasychające stróżki. Wszystkie szwy jej luźnej różowej piżamy pękły, a dookoła jej sylwetki powstał odrys wyciekający jakąś tajemniczą drogą krwi. Potem, gdy ją zabierali, słyszałem komentarz jednego z sanitariuszy. Brzmiał obrzydliwie, ale i w jakiś sposób perwersyjnie zabawnie. Powiedział coś w stylu, trochę jak żelka, nic twardego w środku chyba nie zostało. Nieomal zaśmiałem się wtedy. Gdy następnego dnia lalka pojawiła się pod moją bramą, spanikowałem. Spakowałem wszystkie swoje oszczędności i trochę ubrań. I jeszcze tego samego dnia wsiadłem w pociąg, nie wiedząc nawet gdzie jedzie. Chciałem po prostu uciec, jak najdalej od tego koszmaru o czerwonych oczach. Ojciec nie szukał mnie. Chyba zastosował swoją metodę radzenia sobie z żalem po stracie. Zaczął udawać, że nie istniałem. 3 lata temu słyszałem, że zmarł. Wybaczcie, że nie odpuszczę sobie odpisywania wszystkich moich przeżyć na przestrzeni lat. Jest tego za wiele, a ja nie mam już za dużo czasu. Ledwo do zmroku.
Skrócę więc najbardziej jak potrafię. Tak, by nie pozostawić tej historii bez sensu. Przez kolejne lata przeprowadzałem szereg, można powiedzieć, eksperymentów. O tym jednak potem. Moja, jak nazywają to ludzie mnie znający, obsesja na punkcie zabawek pozwoliła mi zgromadzić całkiem pokaźną wiedzę na ich temat. Dzięki temu dostałem moją pierwszą pracę. Przy linii produkcyjnej klocków drewnianych, a potem było coraz lepiej. Stałem się specem od pomysłów na kolejne modele i formy zabawek dla małych ludzi, jak mawiał nasz dyrektor w już wolnej Polsce. Moja renoma pozwoliła mi na wiele. Przede wszystkim na ukrycie faktu, że nie mam żadnego konkretnego wykształcenia. Pozwala mi to też na przebieranie w ofertach pracy i kolejne przeprowadzki. Udało mi się ustalić, że o ile nie jest już tuż obok mnie, o ile nie widzę jej pod moim domem, Dorotka przemieszcza się średnio 30 metrów na dzień. Tyle przynajmniej wynika z moich wyliczeń, ale ja nigdy nie byłem dobry z rachunków. Między moim starym i nowym domem było w zaokrągleniu 109 km i 590 metrów. Przebycie tej odległości zajęło jej 10 lat. Wiem też, że zabija tylko w nocy. Pierwszą osobę, jaką znajdzie w mieszkaniu, w którym akurat mieszkam. Ten fakt jest niezaprzeczalny. Sprawdziłem to na 10 z górką bezdomnych, których śmierć kupowała mi dzień potrzebny na spakowanie najważniejszych rzeczy i przeprowadzkę. Wiecie, przez te wszystkie lata stałem się tyloma osobami. Poważnym specjalistą od projektowania zabawek, zaszczutym uciekinierem, zaprawionym sprzątaczem ciał. I wszystko to przez jeden błąd. Jedną lalkę. Zabawne. Tak, mnie też to nie bawi. Wracając jednak do sprawy Dorotki, nie ograniczyłem się tylko do sprawdzenia prędkości jej przemieszczania się i sposobu jej działania. To byłoby głupstwo z mojej strony. Trochę tak, jakbym badał temperaturę pożaru szalejącego dookoła mnie i nie myślał nawet nad szukaniem drogi ucieczki. Przede wszystkim starałem się dotrzeć do informacji o tym, kto to draństwo stworzył i po co. Jedynie co osiągnąłem, to wiadomość, że tego typu porcelanowe głowy były produkowane w Austro-Węgrach w ostatnich latach istnienia tego państwa. Były częściami zabawek produkowanych ręcznie dla bogaczy i szlachty. Zapewne przodkowie cyganów, u których Dorotkę kupił mój dziadek, wygrzewali głowę lalki w jakimś śmietniku, bowiem cała reszta lalki była produkcji czysto ludowej, jak to określił mój znajomy z Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. W praktyce znaczyło to tyle, że ktoś do gotowej głowy dorobił ciało z gałganów i ubrał w sukienkę. Także swojej produkcji. Co ważne dla mnie, oczy też musiały być produkcji chałupniczej, bo w oryginalnej głowie osadzane były nie szklane, a drewniane, wykonywane na wymiar i malowane gałki. Drugą rzeczą, jakiej dowiedziałem się o moim przekleństwie, był fakt, że ścigał i zabijał każdego, komu o nim powiedziałem. Działa przy tym identycznie jak w moim przypadku. Najpierw idzie do tego kogoś z określoną prędkością. Pojawia się pewnego dnia pod drzwiami bramy, w której ten ktoś mieszka, a w nocy zabija pierwszą osobę, jaką znajdzie w tym mieszkaniu. Jeśli nie trafi za pierwszym razem, będzie zabijać do chwili, aż znajdzie tego, po kogo przyszła i ruszy znów po mnie, lub kolejną ofiarę znającą prawdę. W każdym razie, na tego, kto będzie bliżej niej, w chwili śmierci kolejnej ofiary. Zabija różnie. Czasem jest to wypadek, czasem wygląda na samobójstwo. Dwa razy policja znalazła ślady walki i uznała, że ma do czynienia z morderstwem. Nie pozwala też wyjechać z kraju. Próbowałem wielokrotnie. Samochody psują się i są kradzione. W samolotach, do których usiłuje wsiąść, ogłaszane są alarmy bombowe. Mój paszport jest cofany lub uznawany za fałszywkę. Nie próbowałem jeszcze tylko podróży statkiem, ale to bardziej z powodu, podświadomej raczej, pewności, że i to zawiedzie. I teraz dowiecie się najważniejszego. Tego, co chcę wam powiedzieć od początku tego wywodu. Od wczoraj wiem, że zabija również tych, którzy dowiedzą się o niej przez internet. Jednak tu nie działa. Sam nie wiem czemu prawo wyboru kolejnej ofiary.
jak nazwałem fakt, że rusza na każdą kolejną ofiarę z chwilą zabicia poprzedniej. Gdy dowiadujesz się o niej z sieci, tak jak teraz, w jakiś niewytłumaczalny sposób idzie wprost na ciebie. Ciebie i każdego innego, kto wie o niej z sieci naraz. Tak, owszem, zrobiłem ci to. Zrobiłem to wam wszystkim, którzy dobrnęliście do tego zdania. Dziś jest na końcu ulicy Bocznej we Wrocławiu. Pamiętajcie, że poruszę się zawsze w linii prostej i ze stałą prędkością. Widzicie? Mówiłem. Teraz jesteśmy sobie bliżsi niż jacykolwiek inni ludzie na świecie. Poluje na nas. Niedługo się ściemni, a to mój ostatni dzień w tym mieszkaniu. Dziś widziałem ją pod drzwiami klatki schodowej, a nie udało mi się znaleźć żadnego bezdomnego, chętnego na nocleg przy moich drzwiach. Powodzenia i życzcie mi tego samego. Teraz jedziemy na tym samym wózku. Cieszę się, że jesteście ze mną. Miło mieć towarzystwo.